Mam na karku 1500 lat. Wrogów zabiłem ze dwa razy tyle, a każdy z nich próbował zabić mnie, ale jakoś nie zdołał. Żyję wyłącznie dlatego, że jest mi to pisane. Jeżeli mamy im pomóc, wypadałoby ruszać od razu. Transport leci do nieokreślonego obozu pracy. Jedyna szansa, żeby ich ocalić, to przechwycić statek. Do rzeczy. Takie spustoszenie. I po co to? Żeby być niezwyciężonym? Władać światem? Twadogodna obecność podsunęła mi świetny pomysł. Ludziska patyki do rąk! Nowa gra! Roztrzaskamy na strzępy piniaty! Nie mogliście mnie znaleźć, więc wymusiliście spotkanie. O co? Męczy mnie zgadywanie, co ludzie mają na myśli, więc wysłów się albo daj mi spokój. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też was, choć wcale tego nie chcę. Nie, tak się nam nie uda. Co ty masz, 200 lat? Teraz to mi się nie uda. Już go nie widzę przecież. No ludzie, z życiem, rany, ale się grzebiecie. Ale będzie wściekły. Od samego początku do końca, więc nie umiem nawet powiedzieć, czy to była przyjemna praca, dlatego że pracowałem z jakąś określoną właśnie grupą, czy to była przyjemna praca, dlatego że zawsze ja miałem taką samą aktywność, ale... Przepraszam, trzeba było cię słuchać. Tak, moja wina, że ich porwano, no i teraz nie wiem, co robić. Mówiłam, uratować wszystkich i wrócić do domu. O, no to pewnie ty masz jakiś plan. To tylko piątka, albo to, albo pewna śmierć, weź ty się zastanów. Już dobrze, wystarczy tego. Nie mogę uwierzyć, że to robisz. Tam jasne, że dasz. Miałeś rację. To w tobie siedzi. I siedziało od początku. Jeszcze raz i pożałujesz. Jak to nam się uda, więcej nie będziemy się musieli tym zajmować. Spokojnie, stary, ja mam na to sposób. Za to ty potrafisz stwierdzać fakty, o których wszyscy wiedzą. Koleś, to nie są żarty. Uciekajmy stąd. Co? Nie ignorowałam tego, tylko że to nie przychodzi mi łatwo. Nie bój się, nie pojedziemy daleko. To tutaj jest was jeszcze więcej? Myślałam, że w mieście wszystkim się powodzi. Pieniądze nie są mi potrzebne. Zawsze ktoś się mną opiekował. Te, twardzielu, daj sobie pomóc. Przyjaciółka i świetna tropicielka. Kryjówka w chmurze to świetny pomysł, ale następnym razem schowajmy się w chmurze, która nie wrzeszczy tak głośno. Zostaliśmy przegłosowani, gościu. A więc chodzi o zostawienie podpisu na kartce, nie? Miło byłoby być mistrzem walki mieczem. Zgoda, pogadam z nim. Jestem wielkim miłośnikiem tajnych rzek. Przecież ja nigdzie nie idę. Tu jest twoje miejsce. Ale cokolwiek byś robił, to drzewo i tak zrodzi brzoskwinie. Choćbyś miał ochotę na jabłko albo pomarańcze, i tak będzie brzoskwinia. A może właśnie pokona? Jeśli odpowiednio o nią zadbasz, jeśli ją wychowasz, jeśli w nią uwierzysz. A bo ja wiem. Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Dziękuję za troskę, ale Buda jest pusta. Nie znałam tej teorii. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Masz na myśli uganianie się za psem po lesie, czy bójkę na sztachety? No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Przypominasz mi moją żonę. Twojemu ojcu musi być wstyd. Twój chłopak dziś wieczorem chce zabić dyrektora sierocińca. I zabijanie bardzo mu się spodoba. Albo ich okaleczają. Tyle mogę, ty decydujesz. Widzisz, ja wiem, co to znaczy żyć w strachu. Ja nigdy tak nie potrafiłem. To przeze mnie nie żyje. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Koniec rozmowy. Odmaszerować. Dziękuję wam wszystkim za niezwłoczne przybycie. Dobrze, zanim zaczniemy... Rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Najwyższy czas zrobić miejsce następnemu pokoleniu. Tak działa świat. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Więc bądź cicho i nie wchodź mi w drogę, bo nastąpią redukcje. Albo znajdziemy, jaką ma słabość, albo zniszczy całe miasto. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. I grasz z siłami, o których nie masz pojęcia. To nie trywialna pomyłka, to przeznaczenie. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Naprawdę muszę to mówić na głos? Zgoda, powiem. Proszę bardzo, z głębi mojego czarnego serca. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może.
Światełko mądrości i płomyk nadziei i żar ciepła miast rozbłyskiwać zgasną. Będzie ciemno, a w ciemności będą kły, pazury i krew. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne. Przestało być ślepą, żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideałach, wierze i prawie? Zero zmartwień, zero zobowiązań. Możesz plądrować i siać grozę, ile dusza zapragnie. No dobrze. Ostatnia nadzieja prysła. Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Może trochę później, co? To pomyłka. No to wygląda na to, że już po mnie. Ale rozumiem. I chociaż idę na śmierć, rad jestem, że was poznałem. Zwykle w robocie każdy chce mnie zabić, więc jesteś miłą odmianą. Na pewno dam sobie radę. Wiecie, ciężko ostatnio pracowaliście. Zasługujecie na podwyżkę. Bardzo śmieszne. Nie potrzebuję twojej pomocy, sam je znajdę. Mam przeczucie, że to, co mnie tu ściągnęło, to to samo, co go zabiło. Dawaj mi te instrukcje. A jakie ty masz problemy, cwaniaczku? Zejdź mi lepiej z drogi. Co to znów za terny mały? O co chodzi? Od razu widać, że coś cię gryzie. O co chodzi? O zemstę? Nawet na wojnie zdarzają się układy. To jak proces w reaktorze jądrowym może być nie do zahamowania. Chodzi o władzę, kochani. Sam o tym myślałem. Często. Proszę przyjąć stypendium. Przez najbliższe 3 doby zdążycie się jeszcze znienawidzieć. Radzę oszczędzać siły. Kiedy ta bomba wybuchnie, będą nam bardzo potrzebne. Gdybym mógł prosić los o jedną łaskę, poprosiłbym, żeby mnie od ciebie uwolnił. Tam nie jest tak jak teraz, czy wcześniej. Tam wszystko... Wszystko jest lepsze. Nie chcemy mieć cię za plecami w czasie bitwy. Jest taka jak ty. Kocha cię, ale ci tego nie powiedziała. Tak jak ty nie powiedziałeś jej. Popełniasz błąd. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. A teraz mów, jakiej nagrody sobie życzysz. Brzmi rozsądnie. I da się załatwić. Pozory mylą. I dostarczysz mi go osobiście do rąk własnych. Prowadziłem gęsie pióro po papierze. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Po tym, jak je poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Stary człowieka głupi. Im wcześniej uda nam się odkryć jej tajemnicę, tym szybciej zakończymy tę okropną wojnę. Pochwalam pani stanowisko, doktorze. W dzisiejszych czasach zasady to towar deficytowy. Chcę wytłumaczyć temu Matołowi, że nie ma żadnej zasadzki. No, już ja bym to bezrobocie u nas szybko zwalczył. Do pracy trzeba iść. Ale podjąłem jeszcze ważniejszą decyzję, bo znam swoje przeznaczenie. To było okrutne i złe! Co pamiętasz z historii o naszym pradziadku? To było niesamowite kłamstwo. Nie podziwiają nas, tylko nienawidzą. Czemu patrzycie na mnie jak na wariata? Żegnaj. Chciałbyś powiedzieć coś jeszcze? Nie bądź taki pewny siebie. Wiesz, że wolałbym tego uniknąć. Ale życie to nie bajka. Wcale nie oczekuję wybaczenia. I nie zamierzam prosić o pozwolenie. Ty widzisz dobro wszędzie i w każdym, nawet kiedy to bzdura. Nieźle się spisałeś. Ale to mój przyjaciel. Wreszcie się obudź!